nie ma nic lepszego od tego, by móc robić to, co się kocha. Każdy młody człowiek ma za zadanie wybrać sobie dalszy kierunek swojego życia. U mnie nie było z tym żadnego problemu, bo ja wiedziałem, że ja chcę naprawiać pianina. Nazywam się Bogdan Bąbelski, wykonuję zawód stroiciela pianin i fortepianów. Wykonuję ten zawód już dosyć długo, 48 lat, ale cały czas mówię, że nie pracuję, tylko się bawię. Mówi się, że stroiciel to jest pan, który stroi pianina. To jest prawda. Pianino trzeba nastroić. Przychodzi pan stroiciel, bierze klucz, bierze kamerę, bierze kliny i po prostu stroi. Ale żeby móc stroić, to trzeba wiedzieć, co nastroić. Czyli ten mechanizm musi funkcjonować, pracować. Wszystkie elementy muszą ze sobą współgrać. I dopiero w momencie, kiedy mechaniczne sprawy działają, wtedy można dopiero stroić instrument. Inaczej się tego zrobić nie da. Jest to tak nieprawdopodobny zawód, który nie pozwala na nudę. Tutaj nie można się nudzić, tu trzeba cały czas myśleć, bo każdy dzień, każda praca przy instrumencie jest inna. W mojej pracowni znajduje się wiele, wiele narzędzi. Wiele narzędzi musiałem dorobić sam, ponieważ kupić ich nie można, dlatego że to są narzędzia jednostkowe, potrzebne mi do konkretnego zadania, do wykonania konkretnej pracy. Jest tutaj w pracowni na przykład pigiel do kleju stolarskiego, który zrobiłem własnoręcznie. Są narzędzia, różne krępańce, różne urządzenia, które pomagają mi pracować, a jednocześnie jest taka, u mnie w pracowni taka duma dla mnie. Mam własną maszynę do kręcenia strun, bo struny to nie są tylko te cieniutkie struny, ale są czasem struny masowe, tak zwane, grube, owijane. Czyli trzeba na drut stalowy nawinąć drut miedziany. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jaka grubość, jaka długość, jakie wszystkie te elementy. Ale tą maszyną mogę to zadanie wykonać. Tutaj nie ma dwóch takich samych strun, żeby można sobie hurtowo ich naprodukować. Nie. Każdy wymiar, każdy parametr jest inny. I ty jako rzemieślnik prowadzący warsztat naprawy pianin fortepianów musisz się dostosować do tego, co wymyśliła 120 lat temu fabryka. Sam proces wytworzenia dźwięku, on odbywa się poprzez mechaniczne uderzenie młotka w strunę. Ta energia przechodzi płynnie po strunie i kieruje się w stronę mostka. Tam jest przekazana na płytę rezonansową i ta płyta zaczyna drżeć. Jej drgania są tożsame ze strojeniem wszystkich strun. Czyli jeżeli są zestrojone na 440 Hz, no to w tych samych megahercach będzie drżała nam płyta. Nazywam się Michalski Marek. Jesteśmy obecnie w pracowni renowacji pianin i fortepianów. Pana Bogdana poznałem mniej więcej w 1999 albo 8 roku, już tak dokładnie nie pamiętam. Poznałem pana Bogdana poprzez mojego brata, z tym razem pracowali.
W międzyczasie równolegle współpracowaliśmy razem. Pan Bogdan uczył mnie zawodu. No, była to taka bardzo serdeczna z jego strony, dlatego że ja po prostu zadzwoniłem sobie, znając jeszcze bardzo słabo pana Bogdana. Zapytałem, czy jest taka możliwość, żebym przyszedł, współpracował, uczył się zawodu od strony właśnie takiej muzycznej. Pan Bogdan w zasadzie się nawet nie zawahał, tylko od razu powiedział, no to po prostu przyjedź i tyle. I tak to była taka bardzo spontaniczna i szybka odpowiedź. No później był cały ten proces nauki, który przeszedł płynnie w współpracę. Ja się zająłem renowacją od strony takiej zewnętrznej i akustyki instrumentu. Aczkolwiek dalej kontynuuję naukę, jeśli chodzi o mechanizmy, klawiaturę, u pana Bogdana. Taki instrument, jak dociera do nas, do pracowni, często jest w bardzo poważnym stanie technicznym. Mają popękane płyty rezonansowe, mają często podklejane bądź popękane strojnice. No, obudowy to z racji swojej przeszłości mają tak samo mocno sfatygowane, no i one tak naprawdę są już bardzo wyeksploatowane. Po takiej kompleksowej renowacji, która jest bardzo gruntowna i przechodzi przez wszystkie poszczególne aspekty instrumentu, no można powiedzieć, że instrument dostaje no całkiem nowe życie, i bo taka renowacja starcza spokojnie, tak jak 100 lat wytrzymał, to te drugie 100 lat powinien w dobrej kondycji sobie przetrwać. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, trafiłem do pracowni pana Henryka Kopczyńskiego, o którym mogę z pełną świadomością powiedzieć, że zawdzięczam temu człowiekowi wszystko. To on nauczył mnie naprawy wszystkiego, co związane jest z mechanizmem i strojenia, i dotykania różnych elementów. To w jego pracowni mogłem się tego nauczyć. To były relacje mistrz-uczeń, owszem, ale to były i relacje takie troszeczkę, można powiedzieć, rodzinne. Oni po prostu nawzajem okazywali sobie właśnie taką życzliwość, takie ciepło, no coś takiego, co jest właśnie w rodzinie na dobrą sprawę. Ja się tam czułem przede wszystkim bardzo bezpieczny. Miałem do czynienia z wieloma instrumentami, które poznawałem, które chciałem poznawać. Cały czas zastanawiałem się, co jest za zakrętem. Jak robię jedno, już myślałem, co tam będzie dalej. Powiedzenie pana Kopczyńskiego było takie, żeby zawsze najpierw zrobić pracę głową, a potem rękoma. Kiedyś było mnóstwo pracowni mistrzowskich, gdzie mogli młodzi ludzie chętni uczenia się tego zawodu tam się po prostu uczyć, zdobywać tą wiedzę. Dzisiaj tych pracowni praktycznie nie ma. Są jakieś pracownie, które robią te instrumenty, ale uczniów tam praktycznie jest niewielu. Problem polega na tym, że współczesne pokolenie nie za bardzo jest zaciekawione samym procesem. Dzisiejsze czasy są takie, że każdy chce mieć wszystko szybko, efekt ma być niemalże natychmiastowy. No tu się tego nie da uzyskać. Uczenie kogoś zawodu, w ogóle w każdej dziedzinie życia, jest trudne. Muszą się spotkać dwa ogniwa. Ten, kto uczy, i osoba, która chce się uczyć. U pana Bogdana uczę się od chyba 3 lat. Minęło jak jeden dzień dosłownie. Ledwo co przyszłam i teraz już tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez tego. W momencie, kiedy pokazała się tutaj Agnieszka, pracownia, która przyszła sobie obejrzeć, po prostu zobaczyć, jak wygląda pracownia z samej ciekawości,
przyszła i wychodząc z pracowni zapytała mnie, czy może przyjść jeszcze raz. I wróciłam i od tamtej pory w zasadzie prawie cały czas wracam. Jest tutaj już u mnie przez kilka lat. Współpracuje, uczy się tego zawodu i robi to w sposób nieprawdopodobny. Dla mnie, jako dla człowieka, który ma jakieś tam już doświadczenie, okazuje się, że ja się uczę razem z nią, bo to, że ja coś wiem, to jest jedno, a ja muszę to umieć przekazać, żeby ona to wiedziała. W tego typu zawodach raczej mistrzowie i w ogóle czeladnicy swoje umiejętności chowają w warsztacie przed całym światem. Strasznie się boją przekazywać to dalej albo po prostu nie chcą. Uczę się od swoich braci, którzy swoją wiedzę i swoje umiejętności posiedli w zakładach rzemiosła artystycznego i poprzez taką ścieżkę kariery tam dochodzili do zdobywania początkowo dyplomów czeladniczych, potem mistrzowskich, no i ja tam dalej tą drogę jakoś staram się kontynuować. Pana Bogdana poznałem chyba w końcówce lat 90., tak on przynajmniej wyznacza ten termin, tę datę. Ja samych szczegółów niestety nie pamiętam, ale na pewno powodem spotkania były kwestie zawodowe, to znaczy zawodowe ze strony pana Bogdana jako wybitnego specjalisty od leczenia instrumentów strunowych, klawiszowych. No i tak widać, to spotkanie zrobiło na nas obu pozytywne wrażenie, że jakoś ocieramy się o siebie do dzisiaj, co chyba samo mówi za siebie, że te relacje nie są najgorsze. Tak to chyba było. W 1974 roku zacząłem naukę u pana Koprzyńskiego, a w tym samym czasie podobnym powstał muzyczny stanowy teatr na Targówku. Był to teatr, w którym się zakochałem. Chodziłem tam na prawie każde przedstawienie, oglądałem te same przedstawienia przez wielokrotnie. Mi się to tak strasznie podobało, że to był następny motywator, motor ku temu, żeby się uczyć tego strojenia, żeby zaprawiać te pianina i żeby móc potem w takim teatrze pracować. W Teatrze Studio Buffo mamy kilka instrumentów, które często poddawane są dosyć nieinstrumentalnym zabiegom, jak na przykład transport po dwóch piętrach, schodach i innych atrakcjach, i to, który się odbywa w ciągu 15 minut, bo nie ma czasu. I potem taki instrument natychmiast musi być skorygowany, musi być nastrojony. I to, ponieważ się to dzieje permanentnie, no to pan Bogdan jest u nas jakby na stałe. Troszkę tak jak kasa biletowa, gdzie sprzedamy biletów, to nie będzie teatru, jak nie będą nastrojone fortepiany czy pianina. Tym, no to trudno będzie zacząć przedstawienie. I w 1979 roku zacząłem pracować już jako pracownik, nie jako widz, tylko jako pracownik w Teatrze na Targówku. I tam przepracowałem 20 lat. Po tych 20 latach przeszedłem do Teatru Studio Buffo, w którym pracuję po dziś dzień. To są dwa zupełnie inne światy. Mimo że ten teatr też jest teatrem muzycznym, w sensu stricte muzycznym, ale rodzaj muzyki, rodzaj koncertów jest zupełnie inny, ale tak jedno, jak i drugie miejsce daje mi ogromną satysfakcję to, że mogę w jakiś sposób w tym uczestniczyć, jakiś swój dorobek tam mam. Pan Bogdan Bomberski, wykonując bardzo specyficzny zawód, jest takim samym, tak samo ważnym elementem tego całego mechanizmu, tego całego bałaganu, który tu przy Konopnickiej 6 się odbywa. I bez tej śrubki, bez tego trybiku trudno sobie ten cały bałagan wyobrazić. Praca z panem Januszem Stokłosą to jest oddzielne w ogóle zagadnienie.
jestem człowiekiem tak nieprawdopodobnej wiedzy muzycznej, życzliwości, że to tylko trzeba traktować w kategorii wielkiego zaszczytu, wielkiego honoru, że można z tym człowiekiem pracować. Pracuje się z nim fantastycznie, bo można się wiele od niego uczyć. Czasem bywają takie sytuacje, gdzie ja tam usiądę do fortepianu, zaczynam sobie coś podgrywać. Mówię, panie Januszu, jak to zagrać, jak ten? Nigdy mi nie powiedział, że nie ma czasu, że coś robi. Zawsze poszczę, zawsze im pokazał, zawsze wytłumaczył. Czy czasem siedzi coś, ja tam coś dogra, to graj tutaj, sprawa jest to różnie tam jest, ale jest to fantastyczna sprawa. Pan Bogdan Bąberski dla mnie, jako pianisty, jest człowiekiem niezbędnym. No jest kimś, kto nawet nie jak strażak, tylko pogotowie ratunkowe, ponieważ fortepian jest instrumentem żywym, żyjącym. I każda minuta faktycznie, czy nawet wtedy, kiedy się go nie używa, czy on sobie sam stoi, to wcale nie znaczy, że jest w dobrej kondycji, że nadaje się do tego, żeby go publicznie wykorzystywać. W związku z tym ktoś taki jak pan Bogdan, czy człowiek wiedzący o tym instrumencie wszystko i prowadzący ten instrument, no jest absolutnie kimś niezbędnym. A jeszcze już konkretnie w przypadku pana Bogdana Bąberskiego, to jest taki fanatyk i to jest taki, jak to powiedzieć, człowiek troszkę z innej epoki, co mi zawsze imponowało, bo ja też jestem troszkę z innej epoki i bardziej jakoś bliżej mi jest do ludzi z tych innych epok. Jest szajbusem i dla niego czas nie jest ważny, ani nie ma takiej sytuacji, która by stanęła na przeszkodzie, żeby móc czy potrafić natychmiast zadziałać i pomóc temu instrumentowi. No, znane są tutaj w zespole naszym Teatru Studio Buffo historie, kiedy pan Bogdan na czworakach się wczołgiwał pod fortepian w trakcie spektaklu, bo tam jakiś pedał przestał działać czy coś. A jak powiedziałem, ponieważ tacy ludzie mi imponują i uważam, że są na właściwym miejscu, stąd ta nasza przyjaźń, znajomość i współpraca. Ze 20 więcej lat temu przyszedł do mnie pan, który powiedział, że jego mama uczy gry na pianinie, jest starszą osobą i chciałaby, żeby jej wyremontować pianino. Pianino było w stanie takim, że właściwie nie powinno się go naprawiać. Ale mówię, no, poradzę sobie, zrobię to trzeba, pianino zaczęło grać. I po dwóch czy po trzech latach człowiek, który mi to zadanie zlecił, powiedział: panie Bogdanie, moja mama czekała na pana decyzję jak na wyrok. Gdyby pan powiedział, że to pieniądze się nie da naprawić, ona prawdopodobnie by umarła. I to nie są żarty. Tak było. Ja to pieniądze zrekonstruowałem i ta pani przez wiele, wiele lat jeszcze grała, uczyła dzieci małe, robiła spotkania z muzyką właśnie u siebie w domu. Na tym instrumencie grali jej uczniowie, dzieciaki małe, dorośli ludzie. I to jest ta satysfakcja, już pomijając sprawy finansowe, bo one są ważne, nie oszukujmy się. Ale nie to jest w życiu najważniejsze. I takie pytanie o pasję, o to, to chyba to jest właśnie to, że możesz dać ludziom radość. Te spotkania dzieci, które tu przychodzą, które zadają mnóstwo pytań, które chcą odpowiedzi na te pytania. Nie może dziecka zostawić bez odpowiedzi, bo dziecko na to nie zasługuje. Musisz mu tą odpowiedź dać.
mąż usiadł sobie i mówi, że będzie, że będzie pisał. Ja mówię, dobrze. Ja mówię, to sobie pisz, proszę bardzo, co tam chcesz. Zaczęliśmy dyskutować na ten temat. No i zaczął właśnie zawsze, usiadł raz drugi, no i że będzie pisał bajkę dla dzieci. No i z tego wyszedł właśnie Ciekawski Edzio. Pokazywanie instrumentów, pokazywanie prostych rzeczy, pokazywanie muzyki od tej kuchni troszeczkę, co też brakuje dla tych dzieci. Następną rzeczą jest tutaj, to już ostatnie, jest we mnie muzyka. I to też tak było praktycznie napisane od ręki, można powiedzieć, bo mąż też usiadł, zaczął tam sobie pisać, rysować, coś robić. No i napisał, a to jest dedykowane naszej wnuczce Zosi, bo główną bohaterką jest Zosia, która właśnie przychodzi z dziadkiem do szkoły muzycznej, no i ogląda też różnego rodzaju instrumenty, cieszy się właśnie tą muzyką i tym dziadkiem, który w tej szkole jest. Także jest bardzo też związana, troszeczkę można powiedzieć, z naszą rodziną. Następną rzeczą, a to już zrobiliśmy wspólnie, to jest dotyk czułej struny, to opowiada o pracy, można powiedzieć, troszkę męża. To taka historia troszkę pracy, troszkę naszej rodziny praktycznie, naszych dzieci, właśnie tego, co się działo podczas tych 40 lat. Bardzo często bywa, że właśnie postawi i chodzi tydzień, dwa i bywa tak, że no dosłownie w nocy o północy potrafi się obudzić i siada i tak, już wiem, co z tym zrobię, ja wiem, z czym. No bo wiesz, tą mechanikę postawiłem, ja jej nie rozkręcałem, ale będę tak robił. Ja mówię, no dobrze, to będziesz robił. Bywa tak, że zaczynając instrument naprawiać, nie widzę jakiejś możliwości dotknięcia się do danego zadania. Chodzę koło tego czasu, zachowuję się jak lew w klatce. Oglądam, kombinuję. Nie, dzisiaj tego nie zrobię i po prostu wychodzę. Przychodzi drugi dzień, raptem się okazuje, że ręce same pracują, same chcą robić. I tutaj nie ma nic, co by trzeba było robić na siłę. To się nie da. To musisz mieć jakieś takie, jak to nazwać, weny, jakieś natchnienie, żeby daną czynność wykonać. Wiadomo, że czasem są terminy, czasem są, trzeba zrobić, bo jutro jest koncert. Nie ma dyskusji, się robi. Ale to już jest taka praca na siłę. Tak naprawdę przyjmuje się na warsztat instrument, na który nawet się nie chce patrzeć, bo jest brudny, zniszczony, w ogóle nie brzmi. A po wszystkich zabiegach, które się przeprowadza, efekt ostateczny jest spektakularny. No póki co nie poznałem jeszcze nikogo takiego, kto byłby po prostu tym zafascynowany na tyle, żeby warto było jakby inwestować w daną osobę, przekazywać mu wiedzę. Na to musi być sporo czasu. To jest bardzo duży zasób wiedzy i nie da się tego przekazać, nie wiem, w miesiąc, dwa, w rok. To musi być cały proces nauki. Jeżeli spotkam taką osobę, z miłą chęcią tą wiedzę trzeba przekazać dalej, ponieważ tu jest cała gama zawodów w jednym. Dlatego tego się nie da tak przekazać od tak w krótkim czasie. Uważam, że zawód stroiciela, czyli takiego lekarza fortepianów, absolutnie nie jest zawodem zanikającym. Wystarczy sobie przypomnieć czy uświadomić, ile konkursów pianistycznych dzieje się na świecie, ile powstaje instrumentów rocznie. To jest dosyć elitarna i taka wąska specjalizacja, ale zawód stroiciela będzie potrzebny zawsze. Te instrumenty są tak różnorako zbudowane, że nawet pan Bogdan sam mi mówił kiedyś, że on tak naprawdę uczy się przez całe życie. Więc jeżeli on po tylu latach doświadczenia cały czas mówi, że się uczy, no to bardzo długa droga przede mną.
I tak chciałbym, żeby każdy z Państwa mógł kiedyś trafić na takiego pana Kopczyńskiego, który wam nie powie wyjdź stąd, tylko powie chodź tu. To jest bardzo ważne w życiu i życzę tego każdemu człowiekowi na świecie.